Przez ostatnie niemal 3 miesiące zdawaliśmy wszyscy egzamin z odpowiedzialności, rozsądku i dyscypliny. Kiedy 11 marca na naszej antenie i naszym Facebooku pokazaliśmy konferencję prezydenta Suwałk, podczas której relacjonował przygotowania miasta do walki z koronawirusem, nie spodziewaliśmy się, że przed ekranami i monitorami usiądą dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta. Wszyscy byliśmy tą epidemią zszokowani, uważa prezydent Renkiewicz. Nikt nie spodziewał się, że w XXI wieku jakaś właśnie zaraza, jakaś tutaj epidemia, przecież medycyna tak dobrze rozwinięta, różne szczepionki i służba zdrowia sobie nie poradzi z jakąś chorobą, no i okazuje się, że nie. I to na pewno był dla nas wszystkich taki wstrząs olbrzymi i żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, korzystamy z tego wszystkiego, a tu raptem zakazy, nakazy, jak mamy zachowywać się, co nam wolno, a czego nie wolno. I to na pewno nas wszystkich bardzo, bardzo zaskoczyło. Ale podeszliśmy do tego bardzo odpowiedzialnie i widziałem od razu, że też życie miasta zamarło wręcz. Czas był o tyle trudny, że każdego dnia zalewały nas nowe informacje, nowe rygory, nowe zakazy. Zdarzały się jednak przypadki ignorowania zasad bezpieczeństwa. Posypały się również kary, i to bardzo dolegliwe, kary dla osób, które łamały kwarantannę. Tutaj Państwowy Inspektor Sanitarny może się na ten temat wypowiedzieć więcej, ale to dolegliwe naprawdę wysokie kary. Tego dużo nie było, całe szczęście. Tych osób odbywających kwarantannę też w Suwałkach za dużo nie było i nie ma póki co. Aktualnie sytuacja jest znacznie bardziej stabilna, ale pierwsze dni były w ocenie prezydenta naprawdę trudne. Meldunki, bieżący kontakt, telekonferencje z wojewodą codzienne, prezydentów i starostów, przekazywanie sobie informacji, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji. To tylko niektóre działania. Z milionowego budżetu na przeciwdziałanie kryzysowi popłynęły pieniądze. I dla szpitala wojewódzkiego i również dla pogotowia i szpitala psychiatrycznego i dla policji i kupiliśmy maseczki dla mieszkańców, dla seniorów tutaj, no i dla naszych pracowników. No tych działań było bardzo, bardzo dużo. Dobrze, że mieliśmy te zaskórniaki, te środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe, no i tam wydatkowaliśmy ponad 600 tysięcy złotych. To ogrom pieniędzy, ale dobra informacja jest taka, że w przypadku drugiej fali... Jeszcze 500 000 mam i mam nadzieję, że nie będzie potrzeby wydatkowania tych środków, ale one muszą być, bo taka jest rezerwa obligatoryjna wynikająca z przepisów prawa, która w budżecie miasta każdego roku jest tworzona. No i ta współpraca ze wszystkimi służbami układała się i układa bardzo dobrze. Wzajemnie się wspieramy, pomagamy i tak to chyba powinno być. I taka współodpowiedzialność za to, co się dzieje, no spowodowała to, że tych zachorowań mieliśmy stosunkowo mało.